Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj mamy fajny zestaw, taki bundle, taki starter dla youtubera, dla osoby, która chce streamować swoją rozgrywkę, nie tylko rozgrywkę, to co robi na przykład na Twitcha, bądź też na inny portal, na którym można swoje live'y udostępniać i wykonywać te live'y. Mamy taki zestaw od Avermedia, nazywa się YouTube Starter Pack Livestreamer 311, który chcę Wam się pokazać, zarówno w teorii, czyli omówić poszczególne komponenty, które wchodzą w skład tego zestawu, jak też w praktyce pokazać Wam urywek nagrania, jak to faktycznie nagrywa podczas streamowania, jak jest z jakością tego nagrania i czy Was będzie satysfakcjonować, czy nie, no to już musicie odpowiedzieć sobie na to sami. Natomiast ja Wam na końcu powiem plusy i minusy tego zestawu początkowego, startowego dla początkującego youtubera, początkującego streamera. Zapraszam. Na początku zróbmy sobie szybki unboxing tego, co mamy w komplecie. Mamy tak, kamerkę, która nagrywa naszą facjatę podczas rozgrywek. Mamy wypełniacz, bardzo ważna część, że tak powiem. Co my tu jeszcze mamy? Dużo rzeczy mamy. Mamy grabera do przechwytywania naszego obrazu. I mamy, moi drodzy, mikrofon. Taki trójpak, że tak powiem. Mikrofon, kamera i graber. Nie wszyscy potrzebują grabera, ale dla tych osób, które mają słabsze komputery, a chcą streamować w dobrej jakości, bądź też nagrywać w dobrej jakości swoją rozgrywkę, bądź też inne poczynania, bo niekoniecznie musimy streamować gry, to zdecydowanie przy słabszych maszynach ten graber jest wybawieniem, ponieważ bardzo odciąża nasz procesor albo naszą kartę graficzną od renderowania obrazu, szczególnie podczas rozgrywki, gdy jedno CPU i drugie GPU jest bardzo zajęte i obciążone. Ale po kolei, moi drodzy, zaczniemy od kamerki. Na początku sobie ją omówimy. Ma przesłonę prywatyzacyjną, żeby nas żaden haker nie mógł podglądnąć, jakbyśmy nie chcieli oczywiście. Obraca się oczywiście przód, tył, czyli góra, dół, lewo, prawo, co ciekawe również. Montujemy ją na takim klipie za rant naszego monitora. Ustawiamy sobie i działamy. Kamera ma wbudowane dwa mikrofony, są to mikrofony mono. Sama kamera, rozdzielczość Full HD, nagrywa nam w 30 klatkach maksymalnie. Jest to Livecam 313, interfejs USB 2.0, rozdzielczość 2 megapiksele. Jeśli natomiast ustawimy rozdzielczość na 720p, to w tym momencie nagrywa nas w 60 fps, co akurat jest ok, bo gdzieś tam nasza facjata jest przeważnie w lewym, prawym, dolnym rogu wyświetlanego ekranu, wyświetlanego live'a, więc nie zajmuje całej przestrzeni na ekranie, więc nie musi być super jakości, byleby nas gdzieś tam coś było widać, nie? Jasność obiektywu 2.0 enkoduje w MJPEG-u i długość kabelka zalanego gumą to jest 150 cm zakończony wtyczką USB 2.0. Kamerę mamy omówioną, to przejdźmy dalej. Zabierzmy się za mikrofon. Pokaż, Kotku, co masz w środku, proszę bardzo. Mikrofonik na pierwszym planie oczywiście. Za chwileczkę go wyjmiemy. Zobaczymy, co jeszcze jest w komplecie. Instrukcje obsługi, szybkiego podłączenia, karta rejestracyjna Avermedia. Mamy tutaj zapewne, już rozerwałem, kabel USB, też cały w gumie, aż 250 cm, więc naprawdę sporo. Mamy uchwyty do zamocowania go do własnego statywu. On ma taką nóżkę, za chwileczkę Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Podstawa tego nóżka do statywu, no i sam mik. On ma charakterystykę kardioidalną, to znaczy, że zbiera z jednej strony najbardziej zbiera od naszej strony, jak mówimy, żeby nie zbierał wszystkich głosów otoczenia z innych stron, więc generalnie ma taki promień rozchodzący się w Waszą stronę, tak jakby mikrofon stał przed Wami i zbiera z tej strony najbardziej. 48 kHz, 16 bitów, czułość minus 65 dB, częstotliwość pracy od 20 do 20 kHz, waga niecałe pół kilograma i wykonanie metalowy, siatka, popfiltr wbudowany w środek, więc zapobiegający wszystkim głoskom dźwięcznym, które wydobywają się podczas rozgrywki i szybkiego mówienia z naszych ust, nie tylko, bo to jest specyfika naszego języka polskiego. Możemy sobie tutaj, mamy taki przełącznik na nim, możemy sobie ustawić albo monitor, słuchawek podsłuch, albo też przełączyć na tryb PC. Mamy wyjście na słuchawki, więc jest przelotowy, mamy odsłuch na bieżąco tego, co mówimy i podłączamy go do komputera za pomocą tego rzeczonego kabla USB 2.0 dosyć długiego. Z drugiej strony sterowanie głośnością, a po wciśnięciu mute, czyli wyciszenie. I tak wygląda po zmontowaniu. Mamy możliwość regulacji przechyłu mikrofonu.
Możemy również, moi drodzy, go w pewnym zakresie odwracać, przekręcać, chociaż przód jest tutaj, gdzie jest pokrętło regulacji głośności naszych słuchawek, więc od tej strony mówimy. Ten przełącznik tylny, PC i monitor, może rozwinę troszeczkę to bardziej jego funkcję. Monitor, odsłuch tego, co mówimy na żywo. Przełączamy na PC, mamy odsłuch dźwięku z PC, z gry, z na przykład TeamSpeak'a, Discorda itd., itd. Możemy się tym bawić i przełączać to sobie, żeby słyszeć albo siebie, albo naszych rozmówców, z którymi tam współgraczy. Pierwsza taka uwaga. Widzicie? Mało stabilny. Może się nie wywróci, ale ta podstawa jest troszeczkę za mała do samego rozmiaru mikrofonu. I dlatego troszeczkę buja się nam na boki. Przy uderzeniu w stół też się buja, niestety. I ostatnia rzecz naszego kompletu streamera jest to grabber. Grabber, jak mówiłem, nie jest niezbędny, ale bardzo się przydaje, szczególnie jak mamy troszeczkę słabszy sprzęt, bądź też chcemy streamować w lepszej jakości. Odciąża w pewnym stopniu nasz procesor, odciąża w pewnym stopniu naszą kartę graficzną, w zależności od tego, czym renderujemy, czy nagrywamy, czy CPU, czy za pomocą CPU, czy za pomocą GPU. Łączymy go z naszym komputerem za pomocą kabla USB. Z jednej strony mini USB, micro USB do podłączenia do grabbera, z drugiej strony normalna pozłacana wtyczka USB do komputera. I oczywiście grabber jest przelotowy. Sygnał HDMI. Wypuszczamy HDMI z komputera, trafia do grabbera i z grabbera drugim kabelkiem trafia do naszego monitora. My widzimy to, co jest na ekranie, a w międzyczasie grabber przechwytuje ten obraz i zrzuca do naszego kompa. Grabber jest kompatybilny z takim softem jak ReCentral, OBS, XSplit i Streamlabs, więc tym gwarantowane, że będzie działał bez żadnego problemu. Jest leciutki, 75 gramów wagi, maksymalnie zrzuci nam obraz Full HD 60 fps-ów, który zapisze w MPEG-4. H264 plus ACC, czyli ten dźwięk taki troszeczkę lepszy, 128-bitowy. Mamy też tutaj instrukcję obsługi, szybką instrukcję obsługi, jak co podpiąć, jak co spiąć dla tych, którzy nie wiedzą, więc na pewno się nie pomylą, ale generalnie, tak jak mówię, budowa jest prosta, jak podłączenie jest proste, jak budowa cepa bojowego, HDMI, monitor z jednej strony, z drugiej komputer, USB do naszego kompa, instalujemy soft, odpalamy na przykład OBS-a, dzisiaj pokażę Wam to na przykładzie OBS-a, bo ja używam programu OBS do robienia live'ów, więc mam go opanowanego, do XSplita jakoś się nigdy nie mogłem przekonać. Przykro mi bardzo, ale jakoś nie leży mi ten soft, natomiast OBS jak najbardziej tak. Mamy tutaj jeszcze w komplecie przedłużenie roczne gwarancji, generalnie cały produkt, cała paczka jest objęta dwuletnią gwarancją producenta, a widzę, że tutaj dodają jeden rok dodatkowo przedłużenia gwarancji po zarejestrowaniu się na stronie Avermedia, więc całkiem sympatyczna opcja. Dobrze, moi drodzy, zróbmy tak, ja to wszystko podepnę sobie i zrobimy testy. Zrobimy testy kamery, zobaczcie jak nagrywa obraz, mnie, moją facjatę. Zrobimy testy mikrofonu, zobaczymy jak jest z jakością nagrania, z szumami i tak dalej. A potem ja to wszystko sobie zepnę razem i nagram krótki kawałek rozgrywki. Postaram się nagrać w Full HD w 60 fps, żebyście widzieli tą najlepszą jakość nagrania, a kamerkę ustawię na 720p na 60 fps, żeby to się zgrywało i żeby obraz się, mój obraz nie rozjechał się z obrazem z gry. I zobaczę jak to będzie wyglądało, po czym Wy też to zobaczycie oczywiście za chwileczkę. Test mikrofonu z zestawu Avermedia. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Szczecinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Długo pyta panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. Szumy otoczenia. A tak nagrywa ta kamerka, moi drodzy. Muszę sobie nią poruszać. I dźwięk też jest nagrany z kamery, nie z mojego mika, który jest przypięty tutaj z porta, nie z mikrofonu Avermedia, który tutaj stoi, jest dźwięk teraz aktualnie nagrywany z kamerki, po to, żeby Wam pokazać jak brzmi, żebyście usłyszeli jak brzmi. Obraz też widzicie, to jest Full HD w 30 klatkach na sekundę, zmniejszymy sobie teraz to na 720p, poczekajcie, i teraz mamy 720p,
Tak to wygląda w 720p. Oczywiście jest to rozciągnięte, jest to natywna rozdzielczość w tym momencie z nagrania z kamery. Natomiast oczywiście, jak zwykle, swoje okienko zipujemy, gdzieś tam wstawiamy narożnik w jeden lub w drugi, tam gdzie chcemy, żeby nasza facjata się pojawiała. O ile chcemy, oczywiście, żeby nasza facjata się na streamach pojawiała. Dobra, to teraz co? Słyszeliście, jak brzmi mikrofon? Widzicie, jak nagrywa ta kamerka? To teraz połączmy to wszystko razem i zobaczmy, jak wygląda nagranie z rozgrywki. Dobra. Też do tego zabijemy. Ale podskoczył. Grzeje się? Nie jakoś specjalnie. Jest ciepły, ale żeby się grzał. Myślę, że to jest fajna opcja dla osób, które właśnie mają słabszy sprzęt, bądź też chcą streamować w lepszej jakości, odciążając swój procek, odciążając swoją kartę graficzną, nawet posiadając mocniejszą konfigurację. Myślę, że to zawsze jest pomocne, to zawsze jest przydatne. Oczywiście to przesunięcie dźwięku, teraz jak mówię, widzicie, że inaczej się usta poruszają, a inaczej dźwięk słychać. Można skorygować w OBS-ie, tylko się trzeba troszeczkę tym pobawić, żeby dźwięk spowolnić dźwięk, który łączy się razem z obrazem i jest rejestrowany. Oczywiście to można zrobić. No. I tak wygląda stream za pomocą tego zestawu Avermedia, moi drodzy. I podsumowanie, moi drodzy, po teście, który z przyjemnością wykonałem, bo mogłem chwileczkę pograć chociaż. Tak to nie mam czasu na to. Moi drodzy, generalnie plus za to, że jest wszystko w jednym. Dla początkującej osoby, która przymierza się do rozpoczęcia swojej przygody ze streamowaniem, z nagrywaniem swoich poczynań na komputerze, bardzo fajna opcja. Nie musi szukać różnych rzeczy po kolei, a może kupić taki pak i ma wszystko w jednym. Monitor, bardzo dobra jakość nagrywania. Zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, bo sądziłem, że będą jakieś szumy otoczenia, będzie zbierał to. Nie, nagrywa świetnie. Także mikrofon pierwsza klasa, zdecydowanie jak najbardziej tak. Kamerka. Szału nie ma, ale do nagrywania naszej facjaty całkowicie wystarczy. Więc tutaj też się za bardzo nie mam co przyczepić. 2 megapiksele, ale nagrywa Full HD, co prawda tylko 30 klatek, ale za to 720p, 60 klatek, więc jest ok. Do naszych takich zastosowań, które planujemy poczyniać z tym zestawem, całkowicie nam wystarczy. No i sam Grabber. Wykonuje dobrą robotę, odciąża zdecydowanie nasz procesor albo naszą kartę graficzną. Natomiast mam wrażenie, że robi troszkę zbyt dużą kompresję i podczas szybkiego przemieszczania, poruszania się, gdzieś tam te piksele widać na ekranie, pomimo tego, że nagrywamy w Full HD 60 klatkach na sekundę. Oczywiście też się jeszcze można pobawić tam ustawieniami OBS-a itd., itd. Ja to robiłem na ustawieniach standardowych, troszkę wyższych, dlatego też może czasami on zrobił większą kompresję, żeby nadążyć za ustawieniami OBS-a. Jak na początek, jak na pierwszy grabber, pierwszy zestaw, również zdecydowanie na tak. Z minusów, w zasadzie to cena, chociaż patrząc na to, że musielibyśmy kupić te trzy części osobno, to i tak wyjdzie nas nawet drożej. Taki pak kosztuje 1000 zł z groszami. Jakbyśmy kupili dobry mikrofon,
no to musimy wydać co najmniej 300. Jakbyśmy kupili dobrą kamerę, również 300, to już 600 stówek. No i graber, też grabery są tanie, kilkaset złotych za niego trzeba wydać, więc sumarycznie, jakbyśmy kompletowali to osobno, bardzo prawdopodobne, że wydamy więcej niż kupując w tym jednym zestawie. Ale jednak wydanie 1000 zł tak na raz nie jest to lekki wydatek i zapewne zaboli nasz portfel. No, natomiast coś za coś jak najbardziej. Możliwe, że zostaniecie kiedyś wielkimi streamerami i ten wydatek zwróci Wam się po pierwszym streamie. Nikt tego nie wie, prawda? Dopóki nie spróbujecie, tego się nie dowiecie. Pod filmem w opisie znajdziecie link do strony producenta. Jeżeli znajdę go już w sklepach, to link również do tego zestawu, bo w momencie jak otrzymywałem ten sample, to jeszcze go nie było nigdzie u nas w sprzedaży. Dzięki serdecznie za oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy myślicie o takim zestawie, czy spełniałby Wasze oczekiwania, czy chcielibyście go zakupić, bądź też czy już macie, ewentualnie za pomocą czego Wy streamujecie, bądź też nagrywacie swoje gameplaye. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam Was, Videoblog Tech.